Hej, witam wszystkich na moim kanale. Dziś coś innego. Dziś nie będzie popów, dziś nie będzie figurek. Dziś będziemy troszkę o sztuce i prozie także rozmawiać. Przykładem tego będzie twórczość Jakuba Różalskiego. Kto to jest Jakub Różalski? Przeczytam wam może z Wikipedii, żebyście wiedzieli, kto to jest Jakub Różalski. Jest to polski grafik, malarz, artysta koncepcyjny i ilustrator. Przez kilka lat żył za granicą, pracował przy filmie Kong Wyspa Czaszki, tworząc grafiki koncepcyjne. Popularność zdobył sobie dzięki swojemu malarskiemu projektowi 1920+, tworząc alternatywne uniwersum, w którym łączy motywy kawalerii, polskiej armii, codziennego życia na wsi z malarstwem XIX i XX wieku. Udało mi się kupić taki piękny artbook związany z grą stworzoną na podstawie tego świata Scyt, tego uniwersum 1920+. I jest to taki... ja bardzo lubię artbooki, wiecie, mam sporą kolekcję, szczególnie te takie w dużym formacie mi się bardzo podobają. Zresztą to jest tak powinno być zawsze, że ten format powinien być duży, że wtedy możemy sobie te grafiki, tą twórczość naprawdę obejrzeć dużo, dużo fajniej. Tu jest taki artbook sprzedawany parę lat temu. Jeszcze udało mi się go teraz zdobyć. Jest to wydanie z 2016 roku. Taki piękny artbooczek w języku angielskim. Tu mamy odpowiedź od razu, mniej więcej jak wygląda ta twórczość Jakuba Różalskiego. Jest to takie połączenie polskiej rzeczywistości z lat takich międzywojennych, z fantastyką, z takimi rzeczami, do których każdemu z nas gdzieś tam łezka się kręci. Jest to misiek, który się nazywa Wojtek na przykład, który pomaga dziewczynie w walce. Jest to polska husaria. No jest ten świat bardzo, bardzo fajny. Tutaj mamy tą alternatywną mapę Europy. Nie wspomniałem, że jest to gra planszowa, bo powstała także druga gra, taka strategia turowa Iron Harvest, też na podstawie właśnie tych dzieł Jakuba. Tutaj mamy tą mapę, gdzie Polska jest, Polonia czy Polanie są między trzema wielkimi mocarstwami, tutaj Skandynawami, Niemcami i Rosją. Tutaj jeszcze też jakieś takie troszkę bardziej orientalne. O, i tutaj mamy piękne grafiki. Tutaj jest to połączenie takiej tradycji, czyli polscy kawalerzyści i mechy. No jest naprawdę przecudnie to zrobione. O, tutaj jakiś gość, góral pasący owce na takim specjalnych jakichś szczudłach mechanicznych. No jest to przecudownie powymyślane, porobione. Ja pokazuję wam tutaj tak tylko częściowo ten artbook. Jeżeli wpiszecie sobie tą nazwę artbook Scytę jej artbook, to jest taki fajny filmik, gdzie ktoś kartka po kartce bardzo ładnie pokazuje ten artbook. Ja nie będę go tak, bo inaczej tutaj troszeczkę to sobie ustawiłem. Pokażę wam tylko w takich fajnych skrótach. O, zobaczcie, nasza swojska wieś, krówki i jednocześnie mechy kroczące gdzieś tam, takie dymiące w tle. Tutaj też jakieś inne państwo. Tutaj super pokazane postaci. O, jest to Anna i Wojtek. Tutaj jest to Rosjanka Olga z białym tygrysem pewnie syberyjskim. Tutaj jest jakiś Austriak czy Niemiec
Gunter z nocą i dniem, z dwoma wilkami. No przecudne, przefajnie to wszystko jest zrobione. Tutaj jest jakaś księżniczka ze swoim sokołem. Tutaj jest jakiś Bjorn i Mox z takim turem. No naprawdę, naprawdę jestem zachwycony tym artbookiem. Łączy on tradycje plus pięknie namalowany świat. No zobaczcie, co jedno jest piękniejsze. O, proszę, tutaj jakiś też mech, jakieś rosyjskie, tu polskie. Tutaj proszę, połączenie naszej kawalerii z husarią. No genialnie jest to wszystko wymyślone. Jestem zachwycony. Bardzo, bardzo fajna rzecz. No, proszę bardzo. Dobra, przeleciałem do końca, ale chciałbym wam pokazać jeszcze coś więcej, bo na podstawie jego obrazów poproszono polskich artystów, polskich pisarzy, którzy zajmują się fantastyką naukową i nie tylko, o napisanie takiej antologii opowiadań inspirowanych tymi obrazami. Jest tu Jacek Duka, jest to Remigiusz Mróz, jest Jakub Żulczyk, także każde z tych opowiadań jest inne i to już możecie sobie ocenić sami, jeżeli kupicie sobie tą książkę, a naprawdę jest warto, bo to jest to, co powinno być związane z książką. Jeżeli ona kosztuje 49 zł, to powinna być tak pięknie wydana. Jest to taka tłoczona okładka z piękną grafiką. Zobaczcie, jaki cudowny jest ten grzbiet. No aż się chce ją postawić na półce. Te nazwiska tych autorów też są wyciskane. A w środku dostajemy grafiki. Jest to tak zrobione, że tutaj mamy też te grafiki. No niestety największy minus, że jest to kiepskiej jakości papier. I jest to dość słabo zrobione, ale jednocześnie no oddaje fajnie klimat tych opowiadań, bo te grafiki odnoszą się także do tego, co jest tego naprawdę dość dużo, bo co któraś tam strona dostajemy taką fajną grafikę, albo dużą na dwie strony, albo taką mniejszą, o tu znów taka duża na dwie strony, albo taką mniejszą w tekście, albo taką dużą znów. Także jest to cała książka tak przeplatana tymi grafikami, proszę. No. I odnoszą się one tutaj do tych opowiadań. Także naprawdę, oprócz tego, że no jest ten papier, jest kiepski, jest taki, bo mam pierwsze wydanie. Nie wiem, jak to zrobiono w następnych, ale w tym pierwszym jest ten papier dość kiepski, taki żółty. Ale no te grafiki no dużo dają, bo inaczej to się wszystko czyta. Jeżeli widzimy taki obrazek, coś możemy sobie do niego dopowiedzieć. Także jest to kawał księgi, prawie 600 stron. Duża, masywna, no piękna ozdoba półki i dziś dotarła do mnie także druga część, czyli znów antologia, tym razem Inne nieba i tutaj same polskie autorki już tylko, tam były i autorki i autorzy, tutaj już są tylko same polskie autorki napisały te opowiadania i tutaj jest to troszeczkę inaczej zrobione, bo jest to zrobione tak, że na początku na takim lepszym papierze, lekko kredowym, dostajemy te grafiki, którymi inspirowane są te opowiadania. O, proszę. Także tutaj mamy na początku, to jest chyba taka zmiana, którą wydawca chciał wprowadzić, żeby odbiorca mógł dostać ładniejsze, zdecydowanie te grafiki ładniej przedstawione i w większym formacie, proszę, na całych stronach i na lepszej jakości papierze.
A tutaj jestem bardzo ciekawy tych krzyżaków i wilkołaków. Powiem od razu, że nie przeczytałem jeszcze oczywiście, bo dopiero dziś ją dostałem. Chciałem wam najpierw nagrać ten filmik, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. A później już mamy tylko te opowiadania. Tutaj jeszcze jedna grafika. Tu są już zupełnie inne niektóre te grafiki. A tutaj jakiś, o, to pięknie zrobiony taki jakiś okręt unoszący się. Tutaj jakiś las. No i to jest koniec. A później już mamy tylko opowiadania przydzielone na rozdziały. Także tak to wygląda. Jest też prześlicznie wykonane i pasuje, co dla mnie jest bardzo ważne. Uwielbiam. No bardzo mnie cieszy, jeżeli można postawić serię obok siebie, która pasuje, jest podobnie wykonana. Tutaj troszeczkę są inaczej te grafiki, ale nie ma nic gorszego, jeżeli kupujecie podobną serię, a nie zgadza wam się, nie w tym samym miejscu jest logo wydawcy, czy nie jest to w jakiś sposób spójne, a tutaj jest to naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobione. Można i na leżąco, i na stojąco położyć. Także będzie trochę lektury. No wiadomo, gdzieś tam czytałem już recenzję, że te opowiadania są nierówne. Jednym się mogą podobać bardziej, innym mniej. No ale musimy podejść do tego jako antologię. No to najczęściej tak jest, że gdzieś tam jest jedno wybitne opowiadanie, czy dwa, czy dwa średnie, trzy średnie, pięć średnich, dwa gorsze. No to są różni autorzy i różnie to wypada, ale trzeba się cieszyć z tego, że jest to naprawdę super, super wykreowane, że ten ktoś miał pomysł, żeby to zrobić, zrealizować, i naprawdę cieszę się, że jest to wszystko w mojej kolekcji. Nie wiem, jak to zrobić, może tak, żeby to ładnie wyglądało. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik, że jest to coś innego. Staram się pokazywać różne ciekawe rzeczy, które mogłyby się spodobać, a nie słyszeliście jeszcze o tym artyście, czy o takich właśnie wydaniach. Oczywiście zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do polecania mojego kanału. Przepraszam za taką długą przerwę, ale no nie miałem jakiejś takiej werwy, pomysłu na to, co pokazać, co chcielibyście obejrzeć. Może podłubię troszkę w swoich kolekcjach i wyciągnę coś starszego. Może zrobię coś zupełnie innego. No, miłośnicy popów będą pewnie zawiedzeni, ale tak jak wiecie, no nie można mieć wszystkiego. Raz to, raz tamto, może siła w tym, żeby ten kanał był bardziej uniwersalny. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!